Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. Na początek taka mała informacja. Jeżeli chcieliście kupić sobie książkę Świece Japońskie, to wstrzymajcie się trochę, bo już za niedługo będzie recenzja. No i może się okazać że po recenzji, że jednak nie kupicie, bo, bo nie będzie tego warta, albo w drugą stronę, że jednak faktycznie ma to sens, a prawdopodobnie będzie rabat na książkę, więc. Uda się wam ją kupić taniej. Dobra, zaczynamy przegląd. Zaczynamy przegląd od platformy XS5. Na początek indeksy NASDAQ. Ostatnio wyglądało na to, że odbicie pójdzie większe, ale niestety nie poszło. I wczoraj mieliśmy Większe spadki. Można sobie taki trójkąt rysować. Nie rysowałem, no ale widać, że przez cały czas jesteśmy po tych spadkach i teraz w trendzie takim krótszym, spadkowym, może to być tylko przystanek przed kolejnymi spadkami. A jak sobie zobaczymy na wykresie tygodniowym, to może się okazać, że to jest tylko chwilowa korekta i dalej idziemy w górę. Jak będzie, zobaczymy. Ale na razie sentyment na rynku jest niezbyt określony. Nie jest tak źle, ale nie jest też na no tyle dobrze, żebyśmy od razu atakowali ATH. Zobaczmy, jak to wygląda na SP. Tutaj również wczoraj mieliśmy spore spadki. Kondensowałem linię trendu spadkowego, która no nie została jeszcze przebita. No jesteśmy na dole tych spadków. Przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Kurs odbił co prawda wyżej, ale dalej jest bardzo niebezpiecznie. Koniec tygodnia. Zamykanie pozycji. Zobaczymy jak to się rozwinie dalej. Zobaczmy na DAXie. Na DAXie wczoraj również spore spadki. Dzisiaj otwarcie z luką hossy, ale już nam świeczka zaczęła być czerwona. Sentyment niezaciekawy w Europie. Popatrzmy na WIG. No, WIG tutaj. Głowa z ramionami. Wyjście dołem, powrót. <laughs> Znowu dołem. Sytuacja jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Chiny. O, Chiny, dziś mocne odragowanie. Czyli sentyment. Azji, pozytywny, a zobaczmy u Japończyków również zielona świeczka, widać, że są pozytywnie nastawieni. Pytanie, czy ta fala optymizmu przeleje się na Europę, a później na Stany, czy jednak nie bardzo. Euro-USD, a tutaj mamy sporo zamieszania ostatnio. Wyglądało na to, że będziemy szli do góry, testowali górną, górną linię tego kanału, ale nie. Weszliśmy znowu dołem z tego kanału i większa szansa na testowanie ostatniego lokalnego dna i tej linii trendu wzrostowego niż górnej linii kanału. Dolar zaczyna nam się umacniać. No, może to nie być dobry znak dla rynków. Frank. Na Franku nic się nie dzieje ciekawego. Więc przejdźmy dalej. Złoto. Złoto po wyjściu z konsolidacji wpadło w kolejną konsolidację. Tym razem trochę mniejszą. Rysowałem na wykresach godzinowych górną bandę dolną, wyjście fejkowe dołem, wyjście fejkowe górą i znowu jesteśmy przy górnej bandzie. Ale na razie wygląda to dość dobrze. Bo po wyjściu górą z tej konsolidacji przetestowaliśmy tą górną bandę. No i jest szansa na kontynuowanie wzrostów. Srebro, trójkąt zwyskujący. Podobnie jak złoto, jest szansa na kontynuowanie wzrostów. Ropa. Ropa przebiła. W drugą linię trendu wzrostowego, którą rysowałem, już ją mogę skasować. Kurs szedł poniżej wcześniejszego lokalnego szczytu na 80 dolarach. No i wygląda na to, że nie ma siły na kontynuowanie wzrostu. Jak kurs szedł poniżej, było odbicie, jeszcze wyglądało na to, że będzie kontynuacja wzrostu, ale ostatnie dwa dni czerwone świeczki, znowu jesteśmy poniżej. Może być już koniec odbicia na ropie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie, sentymenty różne, bo jak popatrzymy sobie na Japonię, na Chiny pozytywnie dzisiaj. Stany Zjednoczone wczoraj spore czerwone świeczki, tak samo na dax więc wyglądało to nieciekawie. Ale może optymizm Japończyków. Przeleje się na Europę i później na Stany. Zobaczymy. Przejdźmy teraz do rynku kryptowalut. Na kryptowalutach zrobiło nam się trochę na czerwono. I może przelećmy sobie wszystkie kryptowaluty, które tutaj mam. Jak to wygląda? Cardano. Było jakieś odbicie, ale już dawno o nim zapomnieliśmy i blisko dolnej bandy. Bitcoin Cash również blisko dolnej bandy. Binance Coin, tutaj może nie jest blisko dolnej bandy, ale też bardzo nisko i po jakimś odbiciu, które było jakiś czas temu, też już możemy zapomnieć. Bitcoin, tak, Bitcoin. Fake wyście górą z trójkąta. Przez kilka dni nic się działo. Teraz powoli zaczynamy. Znowu spadki. I Bitcoin na BitMEXie. Różnica 200 dolarów. Więc różnica powoli nam spada pomiędzy Bitfinexem, yy, czyli tam, gdzie handlujemy Tetherami a resztą giełd. Jak popatrzymy sobie na Bitbexie, jak mieliśmy też wyjście górą z tego trójkąta. Przetestowanie górnej bandy. No i mamy powrót do trójkąta. Dobrze, co tu mamy dalej? Mitchers. Również blisko dolnej bandy. Dash. Na daszu mieliśmy fajne wyjście. Dwie takie fale wzrostowe. No i niestety wygląda na to, że mamy tu trójkąt zniżkujący. Czyli taki typowy pump and dump. Niektóre waluty ostatnio mają wybicia, no ale po tych wybiciach powoli wracają do punktu wyjścia. Co mamy dalej? EOS. Na się, nic się wielkiego nie dzieje, blisko dolnej bandy. ETC ostatnio nowy jakiś lokalny dołek nawet zaliczył. ETH również blisko dolnej bandy i blisko wsparcia na wcześniejszym lokalnym dołku. Game. O game to tu już w ogóle nic się nie dzieje. Bardzo płasko i bardzo blisko dna. Iota. Patrząc na te wykresy, można by spodziewać się, że powinno być odbicie. Tak jak rysowałem wykresy, jak powstaje hossa na kryptolu, tak że mamy płasko, płasko i potem powoli zaczyna iść w górę. A jak mamy koniec Chosy e, i rozpoczniemy bez to mamy mocne wybicie, i potem ostro w dół. Więc sporo osób spodziewa się, że teraz będzie takie odbicie, bo tak te wykresy są takie płaskie, płaskie u dna. Ale może się okazać, że to nie jest dno, tylko przebijemy je i będziemy mieli kolejną falę spadkową. Na razie spokojnie, nic się tu nie dzieje. E, ja ostatnio nie gram na kryptowalutach, jedynie. Przez chwilę tylko założyłem shorta na Bitcoinie, jak był ten wystrzał. I to tyle. Na razie bardzo mała zmienność i nie interesuje się aż tak bardzo kryptolutami Lisk. Na Lisku również płasko i blisko dna. Litecoin. Litecoin również bardzo wypłaszczony wykres. I przez cały czas w okolicy. ATH z 2013 roku. Nano. Nano też był ładny wystrzał, ładne debicie. Dojście do prawie 4 dolarów, no ale już jesteśmy przy 2 dolarach. Też taki typowy pump and dump, niestety. A choć jak widać, na wolumen. Wolumen przy tym wyjściu był naprawdę spory, potem przy korekcie też spory. No ale teraz gdzieś się to wszystko uspokoiło. Neo przy dnie, choć też ostatnio mieliśmy spory wolumen, próba odbicia. AMG. Przy dnie Quantum również płasko i na samym dnie. Augur. Tutaj też mamy bardzo płaski wykres i blisko dna. Siacoin. Tak, tutaj również mamy blisko dolnej bandy, blisko dna. Co mamy dalej jeszcze? Steam. Steam. Również blisko dna. Stratis. Również płasko ostatnio. Stelar. Stelar mieliśmy odbicia. Jedno większe. Teraz ostatnio trochę mniejsze. Tutaj widać większą aktywność, ale Stellar trzeba pamiętać, że takie aktywo banksterki i korpo. I Dlatego może się trochę rządzić innymi prawami niż reszta kryptowalut. Tron. Tron też próba tutaj odbicia kilka razy. I wolumen też nam się nawet zaczął zwiększać. Może coś z tego będzie. Zobaczmy dalej. Waves też blisko dna. I teraz coś z innej beczki, akurat wróciłem sobie ostatnio Palad. Palad miał mocny rajd ostatnio w górę i jest w fajnym trendzie wzrostowym. Spora korekta, ale przy jakichś lokalnych szczytach ze stycznia 2018 roku. Dobra, wracamy do kontrolu. Nem blisko dna. Monero. Na Monero też mieliśmy ładne odbicie. Wolumen też nawet trochę nam tutaj wzrósł. Ale spadek niestety i w okolicy 106 dolarów. Ripple. Ripple kolejne aktywo banksterki. Mocne wybicie ostatnio. Ale zgaszone, czyli taki typowy pump and dump. I na razie nie ma siły na dalsze wzrosty. Zcash. No Zcash też bardzo blisko dna. To jeszcze na koniec mam takie waluty mniej znane, ale gdzieś ktoś tam pisał w komentarzach. Wróciłem. Agi. Sztuczna inteligencja. Na razie nic ciekawego się tu nie dzieje. Ion. Tu również płasko przy dnie ETP. To jest akurat doluta, która szła w kontrze do innych. Ja uważam, że tutaj zaraz będzie takie, taki fajny wodospad. I tak jak szła przez sporo okres czasu, jak większość gdzieś spadała do góry, to teraz może się okazać, że będzie spadać. No tak mi to wygląda. Ten wykres coraz bardziej, jak szedł w górę, coraz mniejsze górki. No a teraz nawet okazuje się, że ta górka jest mniejsza od szczytu, który był. Więc szansa na na spadki jak najbardziej. LUM. LUM mamy jakąś tutaj odbicie. I widać jedną górkę. Dołek w okolicy ostatniego dołka, ale ta górka powyżej tej wcześniejszej. Zobaczymy jak się wyrysuje dołek. Może coś z tego będzie. ANT. Była próba wybicia, ale przeszliśmy w trend boczny. WET. Też była próba mocnego wybicia. Ale na razie to prospadkowo jest niż, żeby kontynuacja tych wzrostu była. Doge. O na dodżu kiedyś pokazywałem już dawno, nie pokazywałem Dodża, że można by na tym trójkącie zagrać. Ale tutaj doge jak był wystrzał, na bitcoinie też miał wystrzał, ale ogólnie wyszliśmy dołem z trójkąta. Już mogę sobie pokasować te linie, nic nam nie wnoszą i też niestety taki pump and dump typowy wygląda. No to mocny wystrzał. Spore wzrosty. No i teraz inwestorzy przenieśli się na jakieś inne aktywa. ICX. No, trend boczny. GVT. O, tu mamy aktywo, które faktycznie gdzieś e, od sierpnia. Widać trend wzrostowy. Może rysujmy linię. Może coś tego będzie faktycznie. Rysujmy linię trendu wzrostowego na fioletową i linią ciągłą, i cienką. Przybite ostatnie lokalne szczyty. No, zobaczymy. Może faktycznie coś z tego będzie. I ZRX, czyli OX. I tu też mamy odbicie. Bardzo blisko ostatnie dołki wcześniejszych dołków. I odbicie I też, może tutaj rysujemy linię trendu wzrostowego. Zobaczymy, czy to odbicie się utrzyma. Reasumując przez cały czas ta sama sytuacja wszystko patrzy się, w wszystkie oczy w kierunku bitcoina. A, opuściłem jedną kryptowalutę: Tethera. Teraz sobie tak skojarzyłem. USDT. Tak, na Tetherze mamy odbicie. Były spadki wywołane tym, że nagle Bitfinex wyskoczył mocno w górę. Wszystko wraca do normy, inwestorzy spokojni, nic się z Bitfinexem nie będzie działo. Tether nie jest taki zły, wszystko fajnie. No Wydaje mi się, że tak nie jest, że jednak nie dojdziemy do tego poziomu, który był wcześniej, że kurs oscylował wokół blisko 1 dolara. Tylko to odbicie skończy się wcześniej i będziemy kontynuowali marsz w dół tetera. No takie jest moje zdanie. Zobaczymy, jak się to rozwiąże. Bitfinex jednak nie będzie taki wspaniały, jak, jakby to wyglądało teraz. Dobra. Podsumowując, no jesteśmy przez cały czas przy dnie na kryptolutach Bitcoin. Przez cały czas jest w tych trójkątach zniżkujących pomimo tego fejkowego wyjścia i tego, że część ludzi już pomyślało sobie o nowym OTH, albo o nowym Lambo, albo o zaczęli wybierać kolor na nowe lambo. Ale to jeszcze nie, jeszcze nie ten czas, jeszcze, jeszcze będziecie mieli czas, żeby zastanowić się, w jakim kolorze chcecie sobie zakupić lambo. Na razie trzeba sobie spokojnie poczekać. Zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijała. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.